weź, ty skarba zaliczyłaś swoje. Ja, to mój pierwszy, a tak mi się wyśnił. Tylko nikomu nie mówmy o tej miejscówce. No to lepiej nie, no to... I co? Guzik jeden z koroną, ten drugi z organizacji UNRWA. Witamy Was serdecznie w dzisiejszym odcinku. Będziemy szukać sobie miejsca, gdzie była kiedyś stara karczma. Po karczmie zostało tylko pogłębienie i fundament kamienny. Złom można tu zbierać na oko, bo pewnie będzie tutaj sporo tego. Pierwsze sygnały i są pierwsze co? Monety! Monety! Co to jest? Pokaż tutaj naszym widzom do kamery. Czekaj. 10 groszy. 10 grosiaków. A to jest, wiesz co? Prawdopodobnie brąz, 49 rok. Będzie tu widoczne. Zobacz. Widać czy? 1940... Dobrze widzę? 1940, ale nie wiem który. Kamera, zobacz, oko kamery to lepiej złapie niż ty. A ja z tego gruzu wyszarpałem monetę z 1960 roku. A to jest tak zwany rybak. Dawno nie znalazłem. Zobacz, jakiego rybaczka mam. A co znaczy rybaczka? Co to znaczy rybaczka? Piątaczek z rybaczkiem. O, jaka duża. 5 złotych. Z rybakiem. 1960 rok. 1960. Druga moneta peralowska. Świetna. Kawałek blaszki. Tego też to było. Jak była stara karczma budą, to muszą być blaszki cynkowe. Bez tego nie rusz. Pod tymi blaszkami dopiero są skarby. Zobaczcie, jak las umalował liściami drzewa. Wszędzie liście pełno. Proszę. A tu idzie Ewelinka ze swoim garnkiem. Garnkiem. Znalezionym garnkiem. Przyda się do mieszkania. Jest już straszna, to liście podają. Na złom. Na złom. Jest garnek, jest złom. Tak płytko praktycznie na wierzchu leżała sobie jagodzinka. 2 złote z jagodami. Z którego roku? Z 1959 roku. Jagody. Jaki ładny z tamtej 2 złotówki. A na oko? Nie na oko, tylko wykopałam je. No to tak można powiedzieć. Wykopane. Co jest? Jakiś, co to jest? Nie wiem. Nie po naszemu. Sarofong, coś tam. To mówisz, nie wykopała? Znaczy to wykopałaś, a nie na oko znalezione? Tak, wykopałam. Jest od czego to jest? Od jakiś kafel. Gdzie jest jakaś sygnatura. No ciekawie to wygląda. Pełno tego. Ma... Tutaj takich tych końcówek. O. Kop, kop. Może coś wykopiesz. Niech się pochwali, bo nic nie mówisz. Zatkało mnie. Guzik. Zatkało cię? Guzik. Z koroną. O, i to w jakim ładnym stanie. Guziczek. Jest guzik. A co to za guzik może być? Ja same PRL. Z koroną. Baronowska korona. Zależy, ile tam ma tych pałek u góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć pałek.
Guzik z koroną. A niech pokażę. O, tak oto wygląda w takim pięknym stanie. Koło takiego beleczka uchowała się oto taka klamereczka. Jakieś spodnie. A żeś tachnęła teraz metalowy element. Co to jest? No właśnie, ty mi powiedz. Od jakiejś lampy, czy cholera wie od czego? Trudno mi powiedzieć. Ale ładnie wygląda, ładnie ozdobione. Coś starego, nie? Bardzo starego. I to sobie leżało tu pod drzewkiem. Czekało na ciebie. Ten guzik to mnie tutaj zaskoczył, bo to jest guzik tak zwanej UNRY, Organizacji Narodów Zjednoczonych, która powstała w 1943 roku. Słucham. Ewelinka tam. Już idę do ciebie. I dokończając myśl o tej UNRY, była to międzynarodowa pomoc, która po wojnie też pomagała Polsce tutaj po działaniach wojennych. A skąd ten guzik tutaj się wziął, to nie mam zupełnie pojęcia. Tak, idziemy do Ewelinki. Czekaj, bo tu krzaków pełno. Patrz. Tak, guzik UNRY. A ja monetę. Guzik UNRY. Minetę. Złotóweczka. Z którego roku? 1977. I tutaj. Ale jeszcze mam jedną. Wszędzie, gdzie nie stoi, już pełno. No bo tu jest pełno, bo to jest stare zabudowania, to wiesz, nie? Do tych sygnałów jest. Kopanie na żywo. Co tam wykopiesz? Ale tam masz jeden albo dwa sygnały jeszcze, bo się wiesza. Nie gadaj. Pyk. Co to jest? Dwa złote. Dwa złote, to też z jagodami, ja też już wcześniej znalazłem. PRL-em tu sypię, tu już masz. Z? 3 zeta masz. Boże. 3 zeta. Z który rok? 73. 73. To jeszcze mnie nie oświeci, nawet nie był pewnie, nikt u mnie nie myślał. O, ja widzę, że tutaj się coś bardziej zapowiada. Na kamerę. Nie no, chyba trafiliśmy na ten. Na złoto! Z kolejna dwójeczka. A też. Tylko nikomu nie mówmy o tej miejscówce. No to lepiej nie. No to już masz piątaka. A zobacz, który to rocznik był tutaj. 70 który? Czwarty. 74. Pokaż tutaj. A ty nie, sobie kop. Już własną ci nie wyjdziemy. 74. 74 i nie widzę. I patrz. I który? I następna. Patrz, patrz, tutaj, zobacz. Ja. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. A, nie zdążyłem pokazać tego na kamerze. Tu, następna. Czyli 2, 4. To, że mogło być, ktoś to zgubił, czy schował? Się posypało z portek. A może ukrył swój dobytek? No, nie miało aż takiej wartości w okresie PRL-u. Teraz też nie ma. Nie. O, poczekajcie. Tu ci zostawię na razie. Tutaj jest następna. I też złotóweczka. Teraz stąd się nie pójdziemy. 2, 4, 5, 6 monet. A co to jest? Weź, ty skarba zaliczyłaś swoje. Ja, to mój pierwszy, a tak mi się wyśnił. Nieważne, że nie ma żadnego znaczenia. Wiesz, że 5 monet w kupie to uzyska? To nie, to jakaś inna. Wow. A co to może? Jakiegoś ludzika. Zobacz. Ludzika? Jak ludzika? Poczekaj, pokaż mi to. Ale to jest nasza moneta, bo jest też z tyłu orzeł. A, Mickiewicz 10
To też 10 zł z tego okresu z PRL-u. Czekaj. Który rocznik? 75. Czyli do kompletu. Może się komuś. Pierwszy skarb? Pierwszy twój skarb. Tak mogę to nazwać? Tak, 5 sztuk. Kupię monet, to już pierwszy skarb, ale perelowski. Już zabieram. Czekaj, bo jeszcze może są. Nie. Co? Jeszcze ktoś jest. Po miejscu. Ewelinka sobie walczy. Pyk, pyk, pyk. Szukaj. Ja cię kręcę, dziwasku. Co to jest? Kolejna. Piątaczek. A zobacz, który rocznik. To ja jestem bogata. Moje marzenia, które mi się wyśniły. Nie widzę. Później sprawdzimy. Na spokojnie. Ale to nie po naszemu. No jak nie? Ktoś to jest 5 zł, też PRL. A jest, no. Nie po naszemu. Boże. Weź wykrywaczem jeszcze, sprawdź szerzej. Weź łopatę. Czekaj. Pasma tą łopatę. Nie, tu jest, zobacz. Tu jest. Sprawdź ten sygnał jeszcze. Może być po prostu coś głębiej, nie? I dlatego daje taki słaby sygnał. Dawaj tą łopatę. A masz, proszę. Ostrożnie, bo jak tam jakaś złota obrączka albo łańcuszek w tym twoim depozycie, to szarpniesz i wiesz, folia jakaś. Może ktoś coś tutaj zostawił. Może te moje złoto było zawinięte. No jest gdzieś tam coś. Od bliżej ciebie, przy tej skarbce. O. Bliżej. Cały czas nagrywam na żywo. Masz to? Coś tam jest. Coś piszczy. Gdzieś tam jest. Weź potrzymaj te moje złoto. Twoje złoto. Eweliny skarbik perelowski. A tam co? Dupka. Dupka, łuska. Dupka od łuski. I to może być z jednego miejsca. Może ktoś na polowanie przyszedł i zgubił. Posypało mu się. A tam wyżej jest właśnie ta stara karczma. A tu Ewelinka. A tu ten skarbnik. Zobacz, jeszcze szerzej obejdź. Teraz będę kilometry robić. No musisz to obejść wokoło, żeby zobaczyć, czy nic nie ma, bo to wiesz. Dwa. Dwa. 4, 6, 8 monet perelowskich w jednym miejscu i dupka. Żeby nie było, kochanie, ja mam garnek, a ty? Też jakaś część od rynny czy coś tam. Wymianka, machnium. Ale zobacz, jaki nagrywa jeszcze przygotowany. A ja dopiero zwróciłem uwagę. Zabieżkę ma, także machnium. Jak koszyczek na grzyby. I na fanty, na te twoje monety, co znalazłaś. O, właśnie. Jest takie to ciężkie. Trzeba wydobyć ten mech stamtąd. Tym oto akcentem, monetą jednofeningową, kończymy dzisiaj poszukiwania. I co robimy? Podsumowanie. Podsumowanie. A tutaj, o tak ładnie Ewelinka przygotowała nasze co? Miejsce do tego, aby wam się pochwalić całym naszym dzisiejszym dorobkiem. Dominowały oczywiście PRL-ki. Są tutaj 10, 1, 20 groszy. 20 dwa groszy. Złote. Przepraszam, 2 złote. Bo się pomyliłem. 2 złote. 5 groszy z rybakiem. Kolejne. 5 złotych, kochanie. 2 złote. No 5 złotych z rybakiem mówiłem. Gdzieś 5 groszy. Co się wziąć na te grosze? Aj. Jak my tu złocisze. Coś mi się zakręciło, nie wiem, o co chodzi. Także 5 jest... złotych, złotóweczka, 10 groszy, 10. I co? Guzikę. Guzik jeden z koroną, ten drugi z organizacji UNRWA. A tutaj szczęśliwa osoba, która wykopała swój pierwszy depozyt. Swój tak, pierwszy jestem szczęśliwa, bo kiedyś mi się to wyśniło, że wykopałam depozyt, że w takiej puszce miałam dużo złotych monet.
No i zobacz. Niby nie było w puszce i nie są złote, ale też mnie bardzo cieszą. Sen ci się ziścił. Jeszcze przede mną. No, wszystko przed tobą. A tak wygląda nasz skarb, nasz dorobek. Monety z okresu perelowskiego. Praktycznie bez wartości, ale satysfakcja niesamowita. Cieszą, bardzo cieszą. Jeszcze raz gratuluję Ewelince. Pogratulujcie jej również. Ona się z tego bardzo cieszy. Naprawdę bardzo. Dzisiaj był mój dzień, ale niestety czas już nas goni. Wracamy do domku, no i chcielibyśmy się z wami pożegnać. Dziękujemy za obejrzenie. Ewelince gratuluję swojego pierwszego perelowskiego skarbiku i życzę ci powodzenia. Dziękuję. A was, kochani, zapraszamy do oglądania naszych kolejnych filmików. Zostawcie subskrypcję, komentarz i lajka. Do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.